Udany prezent otrzymał prezes Górnika 09 Mysłowice Adam Goździcki w dniu swoich urodzin. W sobotę piłkarze Kociny rozegrali kolejne spotkanie ligowe. Tym razem gościli na własnym boisku drużynę Zagłębiaka Dąbrowa Górnicza, wygrywając ten mecz 3-2. Ale po kolei. Pierwsza bramka w tym meczu padła już w pierwszej minucie. Na listę strzelców wpisał się Jaskier. Bramka padła tak szybko, że nawet nasza kamera nie zdążyła jej zarejestrować. 3 minuty później ponownie na listę strzelców wpisał się Jaskier. I po 4 minutach spotkania Górnik 09 Mysłowice prowadził już 2-0. W 10 minucie zawodnicy Zagłębiaka strzelili kontaktową bramkę i pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2-1. W drugiej części spotkania w 51 minucie do bramki Górnika 09 Mysłowice trafia Michał Dyrda i w meczu mamy remis 2-2. Warto zauważyć, że w tym spotkaniu zawodnicy Zagłębiaka nie oszczędzali nóg piłkarzy Górnika 09, czego konsekwencją była w 56 minucie czerwona kartka dla Sergiusza Pytela. W 72 minucie pięknym strzałem na bramkę Zagłębiaka popisał się młody Kasprzyk i Górnik 09 Mysłowice prowadził 3-2. Sytuacji na podwyższenie rezultatu piłkarze Kociny mieli jeszcze kilka, ale ostatecznie wygrali z Zagłębiakiem Dąbrowa Górnicza 3-2. Po takim meczu jak był ostatnio, no to myślę, że duży postęp zrobiliśmy. Przede wszystkim zmotywowała nas bardzo dobra atmosfera w szatni, no i ogólnie dzięki temu wygraliśmy. Ja myślę, że ten mecz troszeczkę w innym ustawieniu dzisiaj, w innej formie, jeżeli chodzi o taktykę gry. Wygraliśmy po rozsądnej grze, bo mieliśmy czekać na przeciwnika, graliśmy jednym napastnikiem. Te założenia, które przedmeczowe sobie zakładaliśmy, myślę, że chłopcy zrealizowali. Wygraliśmy 3-2 u siebie, grając konsekwentnie, rozsądnie to, co sobie zamierzamy przed meczem. Więc to mnie bardzo cieszy i mam dużo satysfakcji po tym meczu, dlatego że czasami wygrywa się 6 czy 7-0, czy przegrywa się w takim stosunku, natomiast nie ma tyle satysfakcji, co z takiego meczu, gdzie ci chłopcy robią to, co się do nich mówi, to są młodzi chłopcy, oni się uczą grać. Także to napawa optymizmem, owszem. Ja myślę, że dzisiaj trzeba wyróżnić prezesa, bo ma urodziny dzisiaj, owszem. Myślę, że wyróżnimy dzisiaj na pewno cały blok defensywny, bo mądrze grali, ale myślę, że Łukasz Bogacki tak dosyć pewnie wszedł w tą drużynę i to myślę, że jest taki również pozytywny aspekt tego meczu. No niestety zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej zadecydował, że przyznał 3 punkty Olimpii Tuscolasy. Niestety, nie wiedzieć czemu. Magdalena Warchoł, Marcin Janota, Dominik Rzemła, Telewizja Mysłowice.